Widownia taerna jest taka i chcę do niej dopasować coś. Wybijemy całe bagna. Hobel będzie miała spokój wreszcie. Przyszła odsiecz! Jak ja cię szanuję, kto to jest? Chuck May! Chuck May mordą, to jest mój widz najlepszy. Nie, tarantula się zrespiła, No paleno, Adidala, Marino, Ciamciano. Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar. Witajcie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. Moi drodzy, dlaczego jestem szczęśliwy i świętuję? Ano dlatego, że mam w końcu urlop. Udało się, moi drodzy, powiem wam szczerze, bałem się, że to Daily się nie uda. Dlaczego miałoby się nie udać? Dlatego, że zdalne nauczanie nie było wcale takie zdalne i musiałem chodzić do szkoły. Dzisiaj dowiedziałem się, że nie muszę. Matura, egzaminy zawodowe, na co to komu potrzebne. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, lecimy dalej Daily. Ja już nie mam zmartwień, już się w ogóle niczym nie stresuję. Daily się uda, zrobiliśmy to. Chcę podziękować serdecznie wszystkim. Jedziemy sobie taerna. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, tak jak wspomniałem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Mamy pierwszą minutę, już minęła cała, gadam długo. Zaczynajmy nowy challenge. Ktoś do mnie pisze tutaj, ją na Facebooku. Moi drodzy, co dzisiaj robimy? Challenge'ek. Jeżeli nie pamiętacie, jakiś rok temu, tutaj będziecie teraz zobaczyć, gdzieś powinniście tam u góry, robiłem sobie challenge'a z taerna, który polegał na tym, że musieliśmy przedostać się z portu, czy tam z Trentis, do stajni Landua, do karczmy Lesgara. Musieliśmy dostać się do karczmy Lesgara i problem był taki, że musieliśmy atakować dosłownie wszystko, co spotkamy na drodze, czyli szczurki, psy, parobki, szkielety imperialnych i tak dalej. Robiliśmy to na barbarzyńcy. Dzisiaj zrobimy to samo, tylko na łuczniku, który potencjalnie jest słabszy, ale wydaje mi się, że lepiej sobie poradzi, bo będzie jakby mniej many potrzebował, mniej kondycji w sensie i będzie po prostu bardziej celny, tak? Więc wydaje mi się, że to będzie lepsze, zobaczymy jak to wyjdzie. Odcinek bardziej pogadankowy, od razu wam to mówię. Jest to odcinek w sumie taki z taerna, żeby do was pogadać, ale myślę, że będzie fajny. Stawcie kciuki, jeżeli wam się podoba Daily, a my przechodzimy, słuchajcie, do bicia. Jeżeli nie rozumiecie, Jezu, ile ja gadam, jestem w ogóle tak szczęśliwy, słuchajcie, bo w końcu mam to wolne i mogę sobie dla was nagrywać filmiki. Nie martwmy się maturą, wcale nie jestem w klasie maturalnej. Idziemy sobie do przodu i już mamy pierwszego wroga, którym są szczurki. I te szczurki są tutaj, w tym miejscu. Dobra, i mamy pierwsze szczurki, które musimy sobie zabić. I już widzę, że jest dosyć dużo tej kondycji mi schodzi. I problem, słuchajcie, jest taki, że nie mogę absolutnie odpoczywać. To jest pierwszy warunek. Ja sobie tylko zobaczę w tym momencie, ile kosztuje kondycji strzał z łuku. Dobra, strzał z łuku jest tańszy, więc zaraz sobie ustawiam taktę i lecimy sobie, słuchajcie, w strzał z łuku. I to będzie taki strzał z łuku, żeby trafić na pewno, póki co. Więc damy sobie może 4 pociski z tego łuku, taki jeden zapasowy. I słuchajcie, nie możemy odpoczywać i jak widzicie atakujemy dosłownie wszystko, co stoi nam na drodze. Co za tym idzie, ten challenge wcale nie będzie prosty, ponieważ moim challenge'em jest po prostu dostać się do karczmy Lesgara i przeżyć. To jest koniec w ogóle warunków, nie? I musimy atakować wszystkie mobki, które tutaj po drodze nam wyskoczą. Na przykład tutaj mamy kolejnego szczura, no i to jest taki początek. Generalnie jest to trochę bitwa z czasem, bo to się respi w jakimś tam czasie. Jeżeli szybko będę zabijał, no to dziab, uciekamy, nie, jest gituwa. W ogóle szczur nas bije ze zero, nawet nie wiedziałem, jak tak się da, tak szczerze. Myślałem, że... dobra, uciekamy szybko, póki możemy. Trzymajmy się jak najbardziej lewej krawędzi, żeby nic się nie zrespiło w lewym dolnym rogu. To jest najważniejszy nasz punkt, żeby ten challenge miał sens. Dobra, i chyba się udało, nic tu więcej, nie ma żadnych parobków na szczęście. Dobra, udało się. No i mamy kolejną jazdę. Musimy atakować najbliższego moba, czyli w tym momencie Brytana, bo jest najbliżej. Szczurek jest dalej, w momencie kiedy podejdziemy sobie tutaj, ten szczurek nas już nie obowiązuje. Działa to tak samo jak w poprzednim odcinku. No i po prostu sobie musimy przeżyć, nie? Więc póki co jest gituwa. Jeżeli skończy nam się kondycja, bez odpoczynku, przypominam, robimy to. No to musimy polecieć po takie sposoby hakerskie. Mianowicie stoimy sobie w walce, nie bijemy i czekamy, nam się zasoby zregenerują. No i zobaczymy, jak to się uda. Ja w sumie jestem ciekawy. Nie szedłbym tędy. Tu jest pułapka, słuchajcie. Ja się cofnę. W tym momencie się cofniemy, ponieważ tam jest bardzo dużo goblinów i mam wrażenie, że może być ciężko je pokonać. Ile tu jest szczurków? God damn it, to będzie jeszcze gorsze. Dobra, ale szczurki są easy, nie? Szczurki są, myślę, easy. Tracimy co najwyżej 1 HP, jak nas ugryzie, więc nie jest źle. Ogólnie postaram się wam to przyspieszać. Myślę, że będziemy tutaj, ile się da, będziemy przyspieszali. Ale też wykorzystam właśnie ten odcinek do pogadanek. Ponieważ słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chodzi o stan daily na dzień, co dzisiaj jest? Piątek dzisiaj jest, nie? Piątek dzisiaj jest, dokładnie. Jeżeli chodzi o stan daily na piątek 23 października, ja jestem zadowolony z tego, jak mi to wychodzi. W sensie, udaje mi się to daily tworzyć i nie mam jakiejś tam, wiecie, osówki z materiałami. Wczoraj było trochę ciężko, ale wczoraj daliśmy radę, bo jeszcze miałem zapasowy.
Natomiast bardzo małe wyświetlenia są. No i pytanie do was, a dobra, pytanie będzie zaraz. Dobra, pytanie do was, nie wiem, czekajcie, chwila, myślę, co chcę powiedzieć. Prośba do was, sprawdźcie sobie poprzednie odcinki z Daily, nie z Taerna. Odcinki takie jak na przykład ten, w którym sobie przegląda swojego starego Facebooka i jest dosyć śmiesznie, bo cringuje się swoją osobą, którą kiedyś byłem. To jest naprawdę moim zdaniem najfajniejszy póki co odcinek z Daily. A po drugie sprawdźcie sobie też ten, czyli odcinek, gdzie gram sobie w Higher and Lower Challenge. Lub jeżeli interesuje was, oj, źle styknąłem. Jeżeli interesuje was ta gra Among Us, dobra, chwila, skupmy się teraz, to możecie sobie też sprawdzić odcinek z Among Usa, ponieważ moim zdaniem wyszedł też bardzo fajnie. A może wam się nie wyświetlił, ponieważ są bardzo małe wyświetlenia i zakładam, że części z was nawet mógł się ten film nie wyświetlić. Dobra, to jest najważniejszy moment w tym challenge'u. Muszę bez psów przedostać się dalej. Kroczek po kroczku, żeby nie oszukać. Udało się. Dobra, jesteśmy w kolejnej lokacji. Idziemy do Garczmy Desgara. Pójdę prawą stroną. Oj, zdespi się parobek, dobra, on nam nakreślił drogę tak naprawdę. Idziemy sobie dalej. No, więc sprawdźcie sobie te odcinki, bo możliwe, że nie dostaliście powiadomienia, a możliwe, że po prostu, nie wiem, nie chcieliście ich obejrzeć czy coś. Więc taka rada, sprawdźcie sobie, bo są naprawdę maśniutkie. A my lecimy dalej, mam tu kolejnego parobka, którego ktoś nam zaatakował. Dziękuję bardzo, Myrna, pomogłaś nam, nieświadomie. Idziemy sobie do przodu. Idziemy sobie do przodu. Cały czas patrzę w lewy róg, żeby niczego nie ominąć. I powiem wam, że idzie póki co zajebiście, jakby na barbarzyńcy. Zatrzymaliśmy się na psach dosyć długo, nie wiem czy pamiętacie. Na tych psach siedzieliśmy praktycznie pół challenge'u. A tutaj zapowiada się, że mogę fajnie ominąć te lokacje, więc super. Fajnie by było, może się uda. Jeżeli dojdziemy jakoś bez problemu do tego... O, chyba za szybko to powiedziałem. Jeżeli dojdziemy szybko do Karczmy Lesgara, to po prostu polecimy sobie dalej, może do Kemenak. Zobaczymy, jak daleko po prostu dojdziemy, nie? Docelowo... O, szkurwa. Docelowo to jest do Karczmy Lesgara. Ja się w tym czasie napiję. Dobra, tu się robi jazdę bez trzymanki. Mam wrażenie, że na tych goblinach polegniemy, nie? Tu jest tyle goblinów. Nie wiem, jak ja mam zabić wszystkie, naprawdę. Pozdro. Pozdro również. No to widać, że nagrywam od razu. Od razu widać, że jest nagrywane, normalnie by tych goblinów nie bił. Ale mięso goblina mi się przyda, mam do wykonania jeszcze quest na zamek. Na 25 level od Hobel, tam chyba mięso goblinów jest potrzebne w jakimś momencie, więc przyda się, czemu nie. No i słuchajcie, moi drodzy, czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa, na szczęście, już się bałem, że się nie nagrywa. Jeżeli już jesteśmy sobie w takiej pogadance, mam do was pytanie. Ponieważ, jak już wspomniałem, mam dosyć małe wyświetlenia pod innymi seriami, które nie są Taernem. No i chciałbym coś tutaj z tym zrobić, ten fantem, żeby po prostu tych wyświetleń było więcej. No i pytanie do was, co byście chcieli obejrzeć? Po prostu, co byście chcieli obejrzeć jako wy? Możecie teraz napisać w komentarzu, o co mi chodzi. W sensie, oglądamy teraz Taerna, nie? Ale oprócz Taerna, przypuśćmy, że Taern to jest jedna seria, którą sobie nagrywam tam. I co jeszcze chcielibyście zacząć na tym kanale? Może jakąś grę? Nie chciałbym za bardzo jakichś tutaj gier nagrywać nowych. Ale może coś lifestyle'owego, na przykład tak jak teraz zrobiliśmy sobie jakieś przeglądanie starego Facebooka, tak dalej. Ja czasem też sobie przeglądam YouTube'a. Napiszcie, słuchajcie w komentarzach, co byście po prostu chcieli zobaczyć, żebym nagrał za film po prostu, nie grę, nic takiego, po prostu film albo serię na tym kanale, bo tak wiecie, próbuję znaleźć jakby taki wspólny kontencik, nie? Że jakby widownia Taerna jest taka i chcę do niej dopasować coś i jakby ciężko mi to wychodzi. Myślałem, że Among Us będzie takim strzałem w dziesiątkę, nie zrobi on zbyt dużo wyświetleń, chociaż część ludzi jest zadowolona z tej seryjki. Jezus, tu jest jakaś w ogóle pułapka do niego na świecie. Chciałbym stąd uciec, ale nie mogę. Więc słuchajcie, szukam i stwierdziłem, że może po prostu zapytam was i to będzie najbardziej rozsądny pomysł. Widzę już powoli drogę, gdzie mogę uciec, ale mi gościu sprzedał buły, nie? Sprzedał mi buły potężne, zaczyna powoli bić, mi się to HP przyda później. Jak to HP będę tracił zbyt szybko, to będzie naprawdę ciężko. Ja myślę, że nawet sobie trochę zdejmiemy z tych ataków i damy sobie coś takiego, żeby oni nas nie trafiali, bo kondycję mogę zregenerować. Oni i tak padają na strzała, ale z HP może być ciężko. Dobra, jedziemy dalej. Mamy tutaj trzy psy. Pokuszę się o rzucenie jednego gradu, żeby mnie nie gryzły. Zobaczymy. To jest też właśnie fajne w tej postaci. A, i nie powiedziałem, mam do pomocy kruka. Tylko póki co go nie używam, bo on też potrzebuje many. Użyjemy go już trochę później. Nie do końca pamiętam, czy na barbarzyńcy kruka używałem. Chyba nie. Tutaj go sobie użyjemy, bo on i tak nie jest taki super mocny. Ma tam 45 level, więc będzie po prostu taka mini pomoc, co nie? I zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Myślę, że gdzieś na bagnach sobie go odpalę dopiero. Dobra, no i mamy kolejne psy. Myślę, że znowu sobie grad puścimy. Na szczęście tym razem bez psychorarów, jak ekipunku latam, bo byłoby ciężko, gdybym latał z psychorarami. Robiłem tak właśnie w poprzednim filmie. No dobra, póki co idzie fajnie, kończy mi się kondycja. Jakiegoś bambika muszę zaraz łapać. Na przykład tego parobka. Może niekoniecznie. Słuchajcie, gramy na czas. Gramy na czas, jak chcę stąd uciec. Jest szansa, bo wyczyściliśmy całe pole goblinów i jest szansa, żeby stąd uciec, nie? Tylko tu mamy jeszcze goblina i mamy tutaj parobka. Co jest bliżej? Nie wiem, co jest bliżej. Wydaje mi się, że ten goblin jest bliżej, nie?
O dobra, psy są najbliżej, okej, git. Uratowały mi życie. Do tego goblina byśmy musieli potem tam lecieć i tam jest cała stada goblinów do wybicia. Okej, okej, okej. 82 kondycji, zaraz będę musiał, już teraz będę musiał odpoczywać. W sensie w grupce jakiejś. Może być ciężko, ale póki co uciekamy. No i znowuż gobliny, ale nie jest źle, bo teraz będziemy lecieli w drugą stronę. Więc jest szansa, żeby się wydostać. Ja sobie póki co zrobię coś takiego i sobie trochę odnówmy tych zasobów. Ten goblin nie bije zbyt dużo. No i patrzcie, jak ładnie nam się kondycja podnosi. Mamy 62, zaraz będziemy mieli więcej. Pięknie. Strzał z łuku jeden, zabijmy go. Dobra. I słuchajcie, przebiorę EQ, ponieważ mam chyba reski, bo na lempo byłem. Dokładnie, założę sobie arkana. Założę sobie arkana, to mi da trochę kondycji. I to powiecie, że to się nie przyda, bo już straciłem tę kondycję, ale będzie mi się więcej kondycji odnawiało, bo to jest procentówka. Co jest bardzo fajnym pomysłem, myślę. Myślę, że damy radę przedostać się tutaj. Myślę, że bez problemu. Z bagnami jest największy problem. Jakby, ja myślę jakąś ścieżkę tutaj wyhaczyć. Myślałem trochę, żeby iść przez las, ale przez las bym musiał potem skręcić w wymarłą osadę, tam niedźwiedzie, a stada niedźwiedzi nie zabije. Tutaj teraz jest grupka. Idąc przez bagna mamy tych imperialnych, co jest też dosyć sporym problemem. Dobra, no tak czy siak, tak jak powiedziałem, słuchajcie, dawajcie swoje propozycje na serię albo jakieś filmy po prostu, może coś oglądnąć, może coś oglądnąć, super. Może coś zobaczyć, może coś przeczytać wam, czy coś. Właśnie niedługo też wejdzie pierwsza niespodzianka a propos strefy muzycznej, ale to tak swoją drogą. No pytają, proponujcie, nie? Zobaczymy, dogadamy się, widzowie. Tak, żeby tylko nie ten taern, ja jestem bardzo zmęczony już tym taernem, powiem wam szczerze. I jest mi dosyć trudno go nagrywać, może nie tyle nagrywać, bo nagrywa się go bardzo łatwo, co wymyślać pomysły z tego taerna, bo no mówmy się, jest to dosyć ograniczony content. Gdybym miał 140 level i znał grę na pamięć, mógłbym coś fajnego dla was tworzyć. Tutaj obecnie robi się dosyć ciężko, dobra, ten goblin jest bliżej i chyba się uda. No, więc tak to wygląda. Jakby staram się, wiecie, odbijać, nie? Coś nowego dla was stworzyć. Ale jest ciężko. Jest ciężko, widzowie. Mogę wam już od razu powiedzieć, że w ten weekend pojawi się Q&A, więc zadawajcie cały czas pytanka na poście, na społeczności. Będziecie sobie zadawać. Ja tam też napisałem. Dobra, no i teraz chwila prawdy, czy uciekniemy. Chłopi jakieś tu są. Dobra, tu są chłopi. Idealnie, uciekliście z pola goblinów. Postaram się tych chłopów zabić i uciec stąd, żeby kolejną lokację mieć, bo to będzie punkt kontrolny. Bo tam zaraz się gobliny kolejne zrespią, będę musiał jeszcze jedno kółko robić, więc uciekajmy jak najszybciej. Teraz jest chwila prawdy tak naprawdę. Proszę, bez żadnych goblinów. Udało się, dobra, mamy kolejną lokację. I mamy tutaj czarną wdowę, a tutaj mamy gdzieś jeszcze pająka. Nie widzę tylko pająka, aha, tam się chowa, dobra. Czyli idziemy wstępnie po tą czarną wdowę, chyba coś się pojawi. Nic się nie pojawiło bliżej. Dobra, odpalę sobie kruka do pomocy, bo z czarną wdową może być lekki problem. A nie mam kondycji. Ja sobie zrobię tak. Niech ten kruk się z nią rozprawi. O, fajnie, dzięki kruku, zajebisty jesteś. Rozpraw się z nią. Okej, gituwa. Stracił trochę many, nie za dużo. Nie jest źle. I mamy tutaj dwie grupki do ubicia teraz. No dobra, no bijmy chyba. Chyba nie ma sensu się ociągać. Powinien to nam zabijać na strzała. Jeżeli nie zabija na strzała, to przejdę na precyzyjne. Zobaczymy. Zabijam na strzała. Dobra, fajnie jest. W ogóle słuchajcie, jeżeli pytacie, dlaczego nie mam jeszcze wivren na sobie, no to jestem w trakcie załatwiania jakby odziomka tych wivren i noszę cały czas te tangary, więc mam je załatwione, muszę tylko je kupić i myślę, że maksymalnie jutro będę je miał na nogach, więc nie zwracajcie uwagi na to, że jeszcze tych nie mam. Dobra, uciekajmy stąd jak najszybciej w stronę góry i tutaj mamy trzy pająki. I ja tutaj bym zaczął już powoli się regenerować. Jak to rozegrać? Trochę zastanawiam się, co zrobić, jeżeli jakiś widz do nas wleci, bo może widzieć, że nagrywam. Ja mam drużynę odblokowaną. Wydaje mi się to, żeby być całkiem ciekawe, żeby sobie ułatwić, bo challenge sam w sobie jest bardzo trudny, myślę. I z takim widzem, który by z nami latał, mogłoby być całkiem ciekawie. No tylko problem jest w tym, że on nie może odpoczywać, nie? W sensie... by był z nami w PT, więc by nie odpoczywał, raczej będzie git. Okej, on właśnie coś nam proponuje, a propos, tak spojrzałem na niego i dlatego mi się tak skojarzyło. Co jest, Aziz? Mam ci coś dać, mordo? Co ci mogę dać? Co? Łuuu, platyna! Jezus, zajebisty jesteś, mordeczko. Jak ja platyny potrzebuję, masz tu skórę pająka. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, trzeba wspierać polski ty. Będziesz na odcinku, ziom. Akurat nagrywam. Ej, jakby on do mnie hopnął, byłoby super, nie? Byśmy zrobili challenge'ik, tak o. Tak, oby był challenge zrobiony, ale chyba nie chopnie. Poszedł sobie dalej. Dziękuję bardzo za platynkę. Przyda się jak najbardziej. Dobra. Nie mam kondycji. Niech ten kruk zabije te grupki. Myślę, że mogę zrobić taki myk, żeby stąd uciec i na jednego pająka się rzucić i odnowić zasoby. Chyba, że ten kruk zabije wszystkich. Okej, on zabił wszystkich. No dobra.
Spoko, jedziemy sobie dalej w takim razie. Mamy kolejną trójkę. No nie, no tak nie może być. Tak absolutnie nie może być. Ja robię ucieczkę z nadzieją, że Kruk zabije dwóch, a na trzecim ucieknie. Zobaczymy. Bo ja na tym się nie wygeneruję. Nie wyregeneruję. I to jest bardzo duży błąd. I to może być nawet błąd, który zaważył nad tym, że nie przejdę tego challenge'u. No właśnie, bo on traci bardzo szybko tę kondycję i mi się to nie podoba. Dobra, dobra, no w miarę się udało. Tu jest jakiś pająk leśny. Muszę po niego iść, nie? Co za żenada, dobra, idziemy tam w takim razie. No nie wyjdziemy stąd, coś czuję. Nie wyjdziemy stąd. Dobra, i ten pająk już mogę się na nim wyregenerować. Zaatakujmy go. Jedną turę przeczekam, drugiej zabiję pierwszego i będę czekał. Ten pająk nie jest zbyt silny, jest chyba najsłabszy z tych pajączków, więc na chillu myślę. Słuchajcie, wpadłem na taki pomysł, że mogę mu rzucić zatrutą. Bo jeżeli mu rzucę lodową, to on zginie. Ale jak zatrutą mu rzucę, on może nie paść. Albo padnie, 444, dobra, nieważne. Chciałem, żeby więcej kondycji tracił. Okej, okay. Mamy szkielety i mamy kolejne pająki. Jest nie najgorzej, możemy z tego wybrnąć. Szkielety raczej też zwykłym strzałem potraktujemy. O, na dwa strzały, dobra, czyli chyba musimy powoli na preckę przejść. Tak mi się wydaje. Bo będzie ciężko, chociaż nawet jeszcze jakoś wychodzi, dobra. Zabite. Idziemy do góry. Mamy tarantulę. Jedną sobie zabiję, a na drugie się wyregeneruje. Dobra, kochani, odnowiliśmy sobie zasoby do pełna. Zabijamy tarantulę i uciekamy stąd. Mamy full kondycji, więc tak de facto zaczynamy od początku i myślę, że to się da zrobić, chociaż tutaj będzie bardzo ciężko się przedostać. Jest to praktycznie najtrudniejszy moment tej wyprawy, bo tutaj mamy zaraz tych imperialnych też. Jakby najbardziej obawiam się, że zabiję wszystkich imperialnych i się jakiś pająk gdzieś respi i będę musiał tego pająka pójść, zrobić jakieś kółko i dopiero znowu do tych imperialnych wrócić. To byłby najgorszy schemat, bo imperialni są już potworkiem trudnym, jakby nie było. Więc bić ich tak często, to może być ciężko, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? I mogę chyba trochę pogadać jeszcze, co? Żeby tak nie skipować całego odcinka. Co ja tu ciekawego mogę powiedzieć? Dzisiaj, słuchajcie, świętuję, bo tak jak powiedziałem, wolno od szkoły. Myślę, że będą teraz częściej streamki. Ja zawsze to powtarzam, ale teraz już tak naprawdę, bo będę miał masę czasu wolnego, ale to tak dajcie mi trochę czasu, aż daily skończę. Więc tak to wygląda. Zapraszam was serdecznie oczywiście na kolejne odcinki i streamy. I powiem wam, że tutaj robi się nieźle problem. Bo mamy bardzo dużo grupek i nie wiem, jak stąd wybrnąć. I tak trochę wszedłem w pułapkę bagien, nie? Wszedłem w pułapkę bagien, słuchajcie. No próbujemy, mamy jeszcze 1200 HP, żeby przetrwać. Nie jest tak mało, ale może być coraz gorzej. Bo te grupki one coraz silniejsze, jakby nie było. Dobra, kolejna tarantula ubita. Sobie przy okazji osiągnięcia pobijam. Często to się tych szkieletów nie bije, nie? A tutaj jednak lecą achievementy. Mamy pająka. Tu powoli szykuje się jakaś fajna dziura, żeby się wydostać, ale zobaczymy, jak to wygląda. Ten jest dalej chyba, chociaż ten jest chyba najbliżej. Albo ten. W sumie zależy, bo ten jest niby najbliżej, ale on jest tutaj, nie da się przejść, nie? Więc chyba on się nie liczy. Więc ja bym zaatakował tego, ewentualnie tego. Zaatakujmy tego, bo jest trochę łatwiej, a bardzo bliski dystans to jest. I to nie był dobry pomysł, bo tam jest mnóstwo pająków na prawo. Przegrałem ten challenge. Nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić, widzowie. Może kiedyś, na 140 to zrobimy. Dobra, najbliższa jest ta czwórka, nie? Ten jest najbliżej. O Boże, nie. Przegraliśmy, słuchajcie. Panie Stark, przegraliśmy. Zrobię wam teraz już po prostu timelapse, żebyście się nie nudzili. Zabiję te wszystkie pająki, zobaczymy ile HP mi zostanie. No, nie poddamy się oczywiście. Walczymy do końca, ale no, wątpię, że przeżyjemy, nie? Będzie ciężko. Słuchajcie, ja mam taką nadzieję, bo tutaj jacyś ludzie stoją, Dustyn taki stoi. Ja mam taką cichą nadzieję, że to jest widz i on ogarnie, co ja nagrywam i do mnie chopnie i pomoże. To by było wybawienie, bo w innym wypadku to ja tego nie widzę. Kochani, wykonałem etap zadania. Nie mam pojęcia, jakiego zadania. Suknię Emilii? Tak, wow, zrobiłem suknię Emilii, fajnie. To całkiem niespodziewane, chyba że takiego pająka specjalnego miałem zabić. Dziwne. Dobra, lecimy dalej. To musi strasznie głupio wyglądać, jak taki dosyć wyekspiony łuk sobie bije pająki i nie wiadomo co on robi. Tak wiecie, taki... Wiadomo, że to youtuber, nie? Na tej zasadzie. Nikt inny by tego nie robił. Dobra, tutaj myślę, zabijemy tą grupkę i znowu się wyregeneruje.
Okej, 1100 HP i tu jest w miarę fajna pozycja, stąd mogę gdzieś pójść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kusimy, żeby do lasu wejść i próbować jakoś przez tą wymarłą osadę, ale no zobaczymy. Mamy pająka tutaj i omijamy tym samym te pająki prawdopodobnie. Chyba, że nic się na górze nie zrespi. Błagam, niech coś będzie na górze. Nie chcę iść tam na dół, no. Musi coś na górze być. Coś na górze. Pająk szary jest tutaj i tam jest kolejny. Dobra, ten jest bliżej. Tylko znowu będę musiał tamtędy iść. Jezus Maria, to jest nie do zrobienia kompletnie. Na co ja się napisałem? O, no my słuchajcie, 29 minut odcinka, nie? Czajcie to? Nie będę musiał wam to zmontować, ja dzisiaj to wstawiam, przypominam. Dobra, mamy pustą miejscówę, możemy iść do przodu, tylko którędy? Tam są te pajączki, możemy iść do lasu. Dobra, słuchajcie, zrobimy takie coś. Wejdę do lasu, jak tu będzie nasrane wszystkiego, to stąd wychodzę. No nie jest jakoś super źle. Ale to są dziki. Nie, dobra, wychodzimy. Nie było tego, nie było tego. To się nie liczy. Idziemy tutaj i mamy te pająki. Czemu ja tutaj poszedłem? Boże, debilu. Dobra, idziemy po te pająki w takim razie. Wybijemy całe bagna. Hobel będzie miała spokój wreszcie. Wszystkie pająki zabije. Mamy jeszcze dużo HP. 1100 prawie. Tarantule. Proszę bardzo. Boże, to są dwie grupki. Szybko ucieknijmy stąd, żeby nie musieli się cofać teraz. Musimy to bardzo szybko pozabijać teraz. To jest dosyć istotne. Bo jak zabijemy to w miarę szybko, to mamy drogę do góry. A jak coś się zrespi na dole, to jest koniec challenge'u. Nie zrobię tego jeszcze raz. Bo idąc w dół, będziemy musieli praktycznie znowu się naokoło. Dobra, uciekajmy, uciekajmy jak najszybciej. Tu jest przerąbane, to jest jaskinia. Jakbym poszedł przez jaskinię, gdzie by mnie to zaprowadziło? Do zamku? Nie no, przez zamek się przeciskać to jest samobójstwo. Kurde, nie da się tego zrobić, widzowie, no. Myślę, jak to zrobić. Naprawdę myślałem, że tym razem pójdzie mi lepiej. O, ale nie da się, bo tutaj są tak zasypane te mapy tymi mobkami, że tego się po prostu nie da zrobić. A chciałbym, nie powiem, że chciałbym to zrobić, nie? Taką satysfakcję bym miał. Dobra, najbliższy mob jest chyba na lewo. Słuchajcie, ja wróciłem do punktu wyjścia, czy idzie to? Jestem na początku bagien. A minęło jakieś 20 minut, jak tu siedzę. Tam będą dwie grupki, tu jest jedna. Zaatakujmy tą jedną i miejmy nadzieję, że tutaj dokładnie, że tu będzie w miarę fajne przejście. Zapowiada się w miarę fajne przejście. Kusi mnie, żeby wejść na ten szlak z tym, ale nie, bo tam ogry dalej są. No nie, no nie da się tego zrobić. Muszę iść tą ścieżką. Tylko ja robię jedno wielkie koło. Słuchajcie, myślę, że te trójki będę zabijał na grat, bo one zbyt dużo HP mi zabierają. Akurat nie teraz. Ale myślę, że dam sobie radę jednym gradem je ubić. Jeszcze spróbuję. Chociaż może nie teraz, to na jedynce to nie. Spróbuję w przyszłej walce. No gdzie jest ten łuk? No tu. O. Spróbuję w przyszłej walce z trójką zabić ich gradem. I może zaoszczędzę w sumie. Może nawet kondycji zaoszczędzę, bo to jest jeden grad versus trzy strzały. Zobaczymy. Powinienem zabić, ale czy zabiję, to się od razu okaże. Też inna kwestia, że muszę wszystkich trzech trafić, nie? Dobra, zabijam. Okej, trzeba było tak od razu. Ile czasu zaoszczędzonego. Jest w miarę czysta ścieżka. Trzymam się teraz w jak najbardziej górnej krawędzi i spróbuję przejść do Alairu. Dobra, idźmy. Jest tarantula. Powiedzmy, że idę do niej na obkoło, co? Zróbmy coś takiego. Bo jest bliżej na obkoło chyba nawet. I mamy trójkę, dobra. No da się to zrobić. Wierzę, że da się. Jesteśmy coraz bliżej, słuchajcie. Dobra, jest kolejna grupka ubita. O, no i teraz tak, tu mamy dwie grupki. Jak zaatakuję tą... O Boże, tam jest jedna na dole. Żeby ta jedna na dole nie została, bo jak ta jedna na dole zostanie, to jest koniec challenge'u. Będę musiał znowu tam się przyciskać. Wszystko zależy od tego, co się pojawi, jak zaatakuję tą na prawo. I ta na dole zostaje. No i to jest koniec. Aż chce się oszukać, nie? No ale nie ma oszukiwania. To nie byłby challenge, jakby było oszukiwanie. Chyba, że... Poczekam, aż coś tu się zrespi. Mogę poczekać, aż coś tu się zrespi, nie? To jest jakiś pomysł. W teorii, ale i tak nagrywam to już pół godziny. Nie wiem, widzowie. Słuchajcie, rozpustnik przyszedł i zaatakował tarantulę. Jakby ten rozpustnik tak szedł i zaatakował mi wszystkie grupki, to mamy wygraną. Ja chwilkę poczekam. Słuchajcie, rozpustnik działa na naszą korzyść. Który on ma level? 17 level. Jak on tu podejdzie, to coś mu damy chyba, słuchajcie. Ja mu napiszę na priv zaraz po odcinku. Napiszemy rozpustnikowi, żeby tu podszedł. Tylko mam taką nadzieję, że on nie pomyśli, żeby iść naokoło i pójdzie przez szkielety i te pająki. Jak tutaj podejdzie, damy mu jakiś upominek, słuchajcie. To jest dostaliśmy platyny od gościa. Myślę, że damy mu jakieś, nie wiem, 200k na spokojnie. Tylko niech on podejdzie przez te szkielety, błagam. Dobra, żeby się nie speszył. Dam ci coś.
Ale najlepiej jakbyś przeszedł bijąc te dwie grupki. Pojawiły się kolejne i dokładnie nie tam, gdzie chciałem. Co za żenada. Już nieważne. Dobra, ale chotu, rozpustnik, damy się, jak już obiecywałem. No, atakuję tego szkieleta, nie? Ale to dużo nie daje. Chyba, że podejdziemy tutaj, zaatakujemy tą jedną tarantulę. To był zły pomysł. Chociaż... Oj, zmęczyłem się, niedobrze. Też bym sobie odpoczął, panie rozpustniku. Ej, dobra, to idzie zrobić. Mamy tutaj trzy grupki tarantul i omijamy tamte. Więc w teorii jest git, nie? Rozpustnik chyba nie chce tu podejść. Napisałem mu, że już nieważne. Nie wiem, jak podejdzie, to mu coś mu damy, nie będę go zmuszał. Dobra, widzowie, uciekamy. Uciekamy. Jak najbliżej góry, jak się tutaj zrespi, to zajebiście. Jak najbliżej góry, żeby tylko na dole się nie zrespiło. Idź, błagam cię, idź. Nie idź już, nie idź. Rozpustnik, chodź, zabij tą tarantulę, no. Maradona tam jakiś przebiegł. No nie chcę tam iść. Poczekam chwilę. Dobra, pojawi mi się plan w głowie. Jak pójdę dołem, tak wam pokażę myszkę. Jak pójdę dołem, to może gdzieś tutaj będą grupki. Zrobię znowuż tutaj ten tyndy-ryndy rondo. Polecę do góry. Da się to zrobić. Idziemy po tą tarantulę w takim razie. Nie chce mi się, nie? Dobra, kochani. Jest droga wyjścia. Jeżeli teraz się pospieszymy, to będzie fajnie, bo wybiliśmy tutaj wszystko i nic nam nie zagraża. Teraz szybko przebiec. Mam już kruka odpalonego, żeby zyskać na czasie. No i koniec challenge. To są jakieś tarantule. I tam na dole są tarantule. Kurwać! Wiecie, co zauważyłem? Jak gram sobie normalnie w Taerna poza nagraniem, ciągle ktoś do mnie wskakuje, nawet jak robię kasowe. A jak nagrywam challenge, gdzie aż proszę, błagam o pomoc widzów, nikogo nie ma na tych bagnach. I biję te pająki samo 44 minut. To jest jakaś porażka. Słuchajcie. Jak widzicie kiedyś jakiegoś typa, który bije pająki i kompletnie wiadomo po co to robi, to jestem ja, nagrywam odcinek, bijajcie do mnie, proszę was. Bo jest ciężko. Gościu zaatakował grupkę za mnie! Jak przyjemnie! Uciekajmy stąd! Uciekajmy, widzowie! Widzowie, uda się! Mamy to! Mamy to! Dobra! Jest imperialny! Odpalamy kruka! Bijemy imperialnych! Zrobię ten challenge, k***a, dobrze! Tylko teraz zabić to gówno! Jakie to jest mocne? Nie wiem do końca, jak teraz moja postać bije, już zapomniałem przez tyle czasu. Zrzućmy sobie te zmysły, zabijmy ich szybko. Uciekajmy stąd, nie ma jeszcze pająków na dole. Słuchajcie, zrobimy to. Zrobimy to fest, nie? Tylko żeby ten imperialny nas nie zabił teraz zbyt szybko, to będzie dobrze. Dobra, jeden nie żyje. Ja tracę bardzo dużo zasobów, na to mój kruk też już nie ma many. Ale to da się zrobić. Tu są jakieś pająki, nieważne, zatokuję tę trójkę u góry, one znikną. Wierzę w to. Wierzę w to, słuchajcie, że one znikną. Zróbmy sobie tak. No dajmy sobie te zmysły, nie? Ważne, żeby oni mnie nie bili. Ten rzuci sobie tarczę. Zapomniał, że nie tarczę, bo ono rzucę. Kurde, niedobrze. Oni mnie zabiją tutaj przecież. Jeszcze ochronę za ten mag dostanie pewnie. Mogą sobie kondycji więcej wyregenerować. Kurde, no. Dobra. Dajmy może ognistą. No też nie jest droga, jest tylko na jeden, a może podpalenie wrócę. Albo po prostu zabiję, dobra. Ognista nie kosztuje zbyt dużo, bo mam ją na jedynkę, więc nie jest źle. Dobra. Jest! Zniknął pająk! Kurde, zrobimy to, widzowie! Sorry, że tak się ekscytuję, jakby mnie tutaj zabijali, ale jest taka emocja. Ja tak chcę to zrobić, nie? Tak chcę to zrobić już! Uda się! Ostatnia grupka, jeżeli żaden imperialny się nie zrespi przez te 10 minut, kiedy będę to bił, to wygraliśmy. Zostawcie kciuka za ten challenge, słuchajcie, z takiej poświęcenia to siedzę 50 minut już. Robimy to, widzowie. Skończyła mi się, zasób mi się skończył, tego wszystkiego mi się skończyło już. Dwie ogniste będziemy rzucali, żeby to zabić, dajmy sobie trochę więcej obrony. Nieważne, musimy teraz na czas grać. Kruku, nie rób tych animacji teraz tak długo, no. Dziab, dobra, weszła podpałka, super, idziemy w górę bić. Bijcie kruka, niech on zdechnie nawet, będzie prościej. Przyszła odsiecz! Jak ja cię szanuję, kto to jest? Chuckmay! Chuckmay mordo, to jest mój widz najlepszy. Moja mordo, jak ja cię szanuję. Dziękuję. 50 minut materiału przyszło. A co ty robisz? Challenge na... Nie! Tarantula się zrespiła, k***a! I Chuckmay sobie poszedł.
Nie! Wracaj! Czekaj! Ziom! Stój! Please! Wróć tu! Film kręcę! On jest widzem moim, on ogarnie! Mordeczko! Na moment! 200k zarobisz! Gdzie on jest? Magiczne oko, dobra, będę pisał do ludzi, słuchajcie, nie da się. O, Ezo VIP. Ej, ziom. Chcesz zarobić 200k? Dobra, ktoś się zgodzi, Noli Wallet. Noli Wallet, ej, ziom. Chcesz zarobić 200k? Ja... Elo, teraz się grupki imperialnych zrespią, nie? Dobra, Marian. Marianon, ziom. Stój. Nie! Master Mosiek. Chcesz zarobić... Kurde, już teraz za późno, no. Chuck May wrócił. Dobra, dobra, słuchajcie. 5-5-2. 5-5-3? 5-5-2. Atakuję każdego moba w pobliżu. Jestem jedno pole od wygranej. Po tej grupce zobaczysz tarantulę. Szybko biegnij i ją zabij i wygram. 200k ci dam. Kochani, wygramy to zaraz. Chuckway przyszedł odciecz. Jest 55 minuta nagrania, nie? Ja wam to oczywiście skrócę, będziemy jakieś 20 minut odcinka, ale jest tak grubo. Dobra, proszę, żeby nic się nie zrespiło. Nie ma nic, dobra, Chuckway, biegnij! Mordo, lecisz! Lewy dolny. Tak! Mamy to! Wchodzimy do Alairu! Wygraliśmy! Nie wierzę w to! Wygraliśmy, widzowie! Tylko żeby teraz... Dobra, już nieważne, i tak się cieszę! Dobra, jakieś tam bandyty, skurwysyny! Nie boję się ich! Idę się zabić na zieloną! Zaatakujcie mnie! Morales! Morales, walcz ze mną! Dziękuję za uwagę! Jak ja się cieszę! Wy zastanawiacie się, dlaczego ten Oscar jest taki wświrnięty! Dlaczego on się tak cieszy! 55 minut biłem pająki, moi drodzy, wiecie jakie to jest poświęcenie. Ja jestem tak zmęczony, tak się cieszę, że mamy to z głowy, że mi się udało. Dziękuję serdecznie, Adam Małysz, Jano Ahonen. Morales nie żyje zaraz, tak go walę, strzałem z łuku podstawowym jeszcze. Nieważne, zabij mnie, chcę skończyć challenge już. Zabij mnie, czemu mnie nie zabijesz? Mordeczko, proszę. O, jeszcze rycerz idzie go bić. O, siema łuk. Co tam? Schowaj. No chowam się. Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy ten challenge. Tu są jakieś grupki. Mówię, że do karczmy do Alairu. No jest tu karczma, nie? Więc udało się. Przyszliśmy przez tą bramę przeklętą. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku Daily. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag żółw. Dobra, kochani, jeszcze na koniec, tak jak obiecywałem, 200 tysięcy dajemy Chuck Mayowi za pomoc. Należy się, o, to jakieś tutaj wymiana za flaszeczkę, dobra, jeszcze flaszeczkę wypijemy, wasze zdrowie, do zobaczenia, siema, mam piwko, hehe.